Nigdy nie wyrzucaj papierka po maśle do śmieci. Są one bezcenne i mają genialne zastosowanie w kuchni. Masło pakowane jest w specjalny foliowany papier. Ten materiał, z którego są wykonane, ma ukryte zastosowanie. Wyrzucanie go do śmieci to wielki błąd. Zamiast tego, podczas wykładania masła do maselniczki, zachowaj go. Złóż go w kostkę, tak żeby jego brudna od masła strona była złożona do środka. Następnie Włóż je do lodówki. W mojej lodówce jest ich kilka. Mam je zawsze pod ręką, bo przydają się podczas pieczenia. Gdy muszę przygotować foremkę do pieczenia ciasta, wystarczy, że wyjmę jeden taki papierek z lodówki i zacznę nacierać nim wnętrze formy. To najszybszy i najłatwiejszy sposób na przygotowanie blaszki. Możesz równomiernie rozprowadzić cienką warstwę masła. Ręce są czyste, a warstwa masła idealnie cienka. Zamiast wyrzucać je do śmieci, można ułatwić pieczenie. Znałeś ten trik? Zwykła butelka po mleku ma ukryte zastosowanie. Może przydać się w kuchni, dlatego nie warto wyrzucać jej do śmieci. Okazuje się, że producenci, tworząc opakowanie, nie wiedzieli, że użyli materiałów, które mają ukryte właściwości. Dotyczy to kartonowych opakowań, które są najpopularniejsze, oraz tych wykonanych z plastiku. Okazuje się, że oba mogą być wykorzystane w naszej kuchni w zupełnie innym celu. Gdy wypijemy mleko, należy wypłukać butelkę z jego pozostałości. Następnie, za pomocą noża do tapet, odciąć jego część. Chodzi o część pudełka, która znajduje się zaraz obok nakrętki. Dokładnie wycinamy opakowanie zostawiając kilka centymetrów. Najcenniejszą częścią butelki jest właśnie nakrętka, resztę pudełka można wyrzucić do śmieci. Tak zachowana część opakowania przyda się do organizacji spiżarni. Każda część jakiegokolwiek opakowania po mleku z nakrętką może być wykorzystana w sposób, który zaraz ci pokażę. Wystarczy wziąć otwarte opakowanie orzeszków czy sypkich produktów, odkręcić nakrętkę i przecisnąć przez nią górną część opakowania. Następnie rozłożyć go na płasko i zakręcić nakrętkę. Zamknięcia butelek od mleka są większe niż standardowe. Często wykonane są z trwałego plastiku, dlatego świetnie nadają się do recyklingu. Zamiast wydawać fortunę na zamknięcia, można wykonać je właśnie z butelek po mleku. Ten trik nieraz uratuje cię w kuchni, ile razy chcesz zrobić zwykłą kanapkę, a okazuje się, że masło jest za twarde. Pozostawione przez wiele godzin w lodówce, masło zmienia konsystencję na stałą. Nie można z nim nic zrobić. Jednak wiele przepisów wymaga dodania tego składnika do ciasta w stanie miękkim. Przede wszystkim nie podgrzewaj masła w mikrofalówce. Nie stanie się one bardziej miękkie, tylko się roztopi. Niektórzy wyjęte masło próbują pokroić na mniejsze kawałki, aby szybciej zmiękło. Ale to też zajmuje sporo czasu. Ten trik pokaże ci jak szybko otrzymasz prawidłową konsystencję. Wykonasz go przy pomocy zwykłej dość dużej szklanki lub jak w naszym przypadku małej miseczki. Napełnij ją wrzącą wodą. Następnie odczekaj około minuty. Tyle czasu potrzeba, aby miseczka ogrzała się od wrzątku. Po tym czasie wodę wylej i odwróć miskę do góry dnem nad masłem. Schowaj je pod miska na kilka chwil. Ciepło ze szklanki zmiękczy masło. Jego konsystencja jest idealna. Jest miękkie. Idealnie nadaje się do smarowania kanapek czy pieczenia. Ten trik to złoto. Znałeś go? Domowe masełko Omega-3. Najzdrowszy produkt, który możesz przygotować w domu w kilka minut. Nie musisz kupować drogich produktów z apteki. Przygotujesz je sam. Na bazie najzdrowszego oleju na świecie. Oleju lnianego. To dzięki niemu ta pasta z serka nazywana jest masełkiem Omega-3. Połączenie oleju lnianego i sera białego przynosi niezwykłe korzyści dla zdrowia. Połączenie tych dwóch produktów wielu osobom pomogło odzyskać zdrowie. Przygotuj 250 gram twaroszku, Może to być ser chudy, może też być serek śmietankowy potocznie zwany krówką. Będziesz też potrzebował oleju z siemienia lnianego, koniecznie tłoczonego na zimno. Taki olej to bogactwo kwasów Omega-3. Do serka dodaj jedną łyżeczkę oleju lnianego. Włącz blender. Dodaj kolejną łyżeczkę. Olej lniany zwalcza stany zapalne, zapobiega chorobom układu krążenia i wspomaga leczenie przy nowotworach. Stopniowo dodawaj kolejne łyżeczki oleju. W sumie dodaj ich siedem. Kiedy już dodasz wszystkie łyżeczki oleju, to jeszcze blenduj masę przez 5 minut. To bardzo ważny sekret masełka. Tyle czasu potrzeba, aby pasta uzyskała odpowiednią konsystencję i niezwykłe właściwości. Kiedy masełko jest gotowe, możesz dodać do niego sól i pieprz. Takie masełko stosuj do smarowania pieczywa. Możesz też je jeść osobno. Posyp je szczypiorkiem. Będzie jeszcze smaczniejsze. Masełko Omega-3 pomaga przy depresji, nadciśnieniu, a nawet cukrzycy dla zdrowia jest to niezwykły produkt. Z tego triku powinno korzystać się w każdym domu. Przy użyciu noża i papieru do pieczenia można w wygodny sposób przechowywać masło w małych i wygodnych porcjach. Kawałki papieru do pieczenia chronią kawałki masła przed sklejaniem. Dzięki temu można je mrozić oraz roztapiać. Wystarczy wyciąć kawałki papieru i nałożyć je na nóż podczas krojenia. Następnie zawinąć kawałki dookoła i włożyć do plastikowego pudełka. Takie masło można przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Całe życie źle używałeś słomki do soczków kartoniku. Tak, dobrze słyszałeś. Pokażę, co musisz zmienić. Okazuje się, że większość z nas wbija słomkę do kartonika dłuższą stroną do środka, co jest ogromnym błędem. Prawidłowy sposób to wbicie słomki krótszą stroną w dół. Pewnie nigdy tak nie robiłeś. Dzięki tak włożonej słomce twój napój będzie szybciej leciał a ty wypijesz sok do ostatniej kropli Krótsza słomka może wykonać więcej ruchów dlatego wypijemy dzięki niej cały sok Przez lata mogłeś marnować mnóstwo soku który zostawał na dnie kartonika Gdy wbijesz słomkę krótszą stroną unikniesz tego problemu Ta mała zmiana przynosi ogromne efekty Aby jeszcze wygodniej trzymać kartonik oderwij dwa rogi po bokach tak jak robię to ja Dzięki temu lepiej leży w dłoni i łatwiej jest kontrolować przepływ soku. Używaj tego sposobu, a gwarantuję, że zapomnisz o starych nawykach. Zamiast pojemnika na ciasto mam lepszy sposób na przechowywanie tortów. Robię jednorazowy pojemnik. Pasuje do każdego talerzyka. Jest to wyjątkowy foliowy pojemnik genialny i prosty do zrobienia. Bez względu na to, jakie i ile ciasta masz do schowania, skorzystaj z tego sprytnego triku. Każdy wie, że ciasto schowane do lodówki bez pojemnika może przejść zapachami różnych produktów. Wtedy niestety będzie do wyrzucenia, a wystarczy zwykła folia spożywcza. Ale nie pakuj nią ciasta jak kanapki. Użyj ją w inny sposób. Rozwiń trochę folii. Trzymaj ją pionowo. Zaczep trochę folii o spód talerza. Rozwijaj ją dalej, jakbyś miał owinąć gruby pień. Folia utrzyma się pionowo. Kiedy owiniesz tak cały talerz, górną część folii zwiąż. Utworzy się balon z powietrza zamkniętego w folii. Bez obaw, folia nie spadnie na ciasto. Utworzy się piękna forma. Tak możesz zapakować każde ciasto w domu i schować je do lodówki. Po wyjęciu będzie idealne.